No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. To będzie pierwsza liga kobiet, czyli drugi poziom rozgrywkowy. Gospodynie to KS Raszyn, a zespół gości to... Unifriza Górzno? Z Górzna drużyna. Będą emocje. Już jedziemy! No, jadą już. Czekaj, bo to kiedyś... Co, jakaś anegdotka się przypomniała, tak? Nie. Nie mam żadnych. Zatem na meczu kobiet nie używamy, wiesz, nie będziemy mówić sprośności. Brawo. Dobra. No dobra. Dobre. Masz jakieś ograniczenia na meczach kobiet? Oczywiście. Że co? Nie pierdzę. No i co? Głupio będzie. Niewinni mogą ucierpieć. Co można, czego nie można? No nie wolno przykrywać na meczach dziewczyn. Nie można mówić że gówno. No, że kupa, a nie gówno. No, no, co kulturalnym być? Kupa, to jest kupa. No, kupa liści, a gówno liści, no to jak wygląda? No. Karny! Karny! Czyli znając życie, zaraz pan Adrian sporządzi listę pięciu rzeczy o kupie, o których nie wiedzieliście. Ale się nawywijało, jak pijany zając normalnie. Patrz. No! Brawo! Ale się porobiło, 2-0 dla gospodarzy, dla gospody. A teraz policja mnie wkurwia, bo stoją, że jakby się napił browaru, to stoją i tam... Koniec. No i do przerwy. 2-0 dla Raszyna. Och, ja pierdziel. Pan Adrian przegapił najładniejszą bramkę meczu. Widziałem. Widziałeś? Na pewno. Przez dziurki w kierunku. O, ale tej nie widziałeś. A co, jest? 3-1. Oj, dobra. Jedź! Jedź, Rośnie, ale jedź! No jedź! Aj! A w drugiej połowie trochę prywaty odstawimy, co? Pan Adrian ma mieszkanie do wynajęcia, tak? Tak. Mieszkanie jest w Grodzisku Mazowieckim. 3 pokoje. Jest kibelnówka sztuka. Lodówka też jest. Dobry. Ale zajęcała! Lodówka też jest. Się porobiło. Kolejna bramka przegapiona. To nie jest łatwo wynająć mieszkanie od pana Adriana, więc teraz rozpoczyna się proces selekcji. Jakie trzeba warunki spełniać, żeby móc tam zamieszkać? Trzeba być schludnym, kulturalnym i nie robić trzody. Być dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Ja pierdolę! Taka zwykła ta brameczka. Ale można jakieś libacje w tym mieszkaniu robić? Co? Libacje jakieś? Nie. Yeah. 6-1. I żadnych kurwa, znaczy tych, i żadnych z małymi dzieciakami, bo mi zniszczą. Dzieci też są jeszcze bardziej pojebane ode mnie. No i teraz remontada się zaczyna. No i prawie. To jest chyba najtrudniejszy casting na świecie. No trudno, co robisz? Ale może ktoś się znajdzie. Pierwsza! A jakby jakieś panie chciały na warsztat sobie wynająć? Ale co tam, że tokarkę i ten wsadzić? Na przykład tokarkę? Do pokoju? No takie różne akcesoria do różnięcia. Nie wolno. Nie wolno? No gdzie to? Gdzie tu tam? Patrz! Przecież optymalne by było. Bez dzieci, bez zwierząt. Żeby było cicho normalnie, żeby nie zdewastowali. No, tak jakby po cichu by pracowały. Brawo! No i na koniec standardowe ględzenie poważne. Po pierwsze, to mieszkanie w Grodzisku Mazowieckim jest nadal do wynajęcia, a z Adrianem wbrew pozorom można się dogadać, więc jakby co to kontakt przez kartofiskowe profile. Po drugie, pod filmikiem znajdują się reklamy, na przykład będzie to reklama polskiej internetowej gry piłkarskiej Football Team. W tę grę gra drużyna kartofiska. No i co jeszcze? A, że ten mecz kobiet był do obstawiania w Forbecie. Ja czasem daję swoje typy, no i ten mecz to naprawdę wyszedł mi wybornie. Wynik końcowy spotkania to 7-1 dla gospodyń. Ja postawiłem i dałem typ na zwycięstwo drużyny gości. Tak? 1-6 było. Dla mnie to pewniaczek.